Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz rozpoczęli oglądanie naszego programu, przypominam, znajdujemy się w Champions Clubie w hotelu Marriott w Warszawie. Trwa wielkie odliczanie przed premierą kanału Wizja Sport, pierwszego polskiego sportowego kanału, który będzie działał przez 12 godzin dziennie, przez 7 dni w tygodniu. W Champions Clubie mnóstwo wspaniałych gości, wielkich mistrzów sportu, słynnych dziennikarzy, ludzi kultury. Trwają też przeróżne rozgrywki. W tej chwili na stole snukerowym wiele ciekawych wydarzeń. Właśnie się tam przenosimy. Jest tam Robert Sitnicki. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Krzysztof Kotowski i Krzysztof Gastman. Krzysztof Gastman, przypomnę tym, którzy rzadko oglądają bilard w telewizji, jest dwukrotnym mistrzem Polski w grę, która nazywa się 8 ball oraz 14-1. Mamy rzadką okazję oglądać w Polsce słynnego snookerzysty angielskiego Steve'a Davisa. To ten pan, o ten właśnie, którego w tej chwili widzimy. Gra, którą za chwilę zobaczymy, to oczywiście pool. Obaj zawodnicy grają w dziewiątkę. Za chwileczkę spróbujemy przybliżyć widzom, którzy po raz pierwszy mają kontakt z bilardem, na czym polega ta gra. Snooker znany często z różnych stacji telewizyjnych, no troszeczkę na czym innym polega. Jest dużo większy stół, więcej bil i w tym właśnie rodzaju gry specjalizuje się Steve Davis, ale jest także i jest sześciokrotnym mistrzem świata. Natomiast jest także no, doskonałym graczem pulowym. W tej chwili przy stole Marcin Rotter, zawodnik polski. Krzysztofie, może dwa słowa na temat Marcina Rottera. Mariusz Rotter. Mariusz Rotter jest aktualnie jednym z najlepszych polskich zawodników. Najwięcej trenuje, w rankingu aktualnie zajmuje drugie miejsce. Wylosował w tym roku szansę gry z zawodowcami. Grał już 3 razy w Londynie wśród najlepszych zawodowców, podnosi swój poziom, jest na pewno jednym z najbardziej obiecujących zawodników na najbliższe lata w Polsce. Spróbujmy w tej chwili no, kilka słów powiedzieć o tym, co się dzieje na stole. Na czym polega gra w dziewiątkę, czyli 8 ball? W dziewiątkę gra polega na tym, żeby wbić dziewiątkę. To jest taka najprostsza zasada. Osoba, która wbije dziewiątkę, wygrywa partię. W jaki sposób to możemy zrobić? Ale musi wbijać bilę, która jest o najniższym numerze na stole. Teraz zawodnicy zagrywają czerwoną bilę z numerem 3, ponieważ jedynka i dwójka już są w wózach. Który wbije trójkę, będzie mógł wbijać potem czwórkę, piątkę, czyli po prostu po kolei, aż dojdzie do dziewiątki. Kto wbije dziewiątkę, ten wygrywa partię. Jest jeszcze jedna taka zasada, że można wbić bilę numer 9 poprzez bilę o najniższym nominale na stole, czyli na przykład jeśli teraz by Steve, który jest przy stole, zagrał w piątkę, a biała czy piątka uderzyłaby w dziewiątkę i dziewiątka by wpadła, to też wygrywa tę partię. Może warto też powiedzieć, że Steve Davis gra kijem snookerowym, to jest rzadkość przy stole, pulowym. On gra tym kijem dlatego, ponieważ takim się nauczył grać, takim jest przyzwyczajony. Jeśli miałby teraz wziąć kij pulowy, ta gra by mu o wiele gorzej wychodziła. O, to niespotykana pomyłka takiego mistrza na takim prostym w sumie strzale. Dość łatwe zagranie. Marcin spróbuje to wykorzystać, Mariusz przepraszam, spróbuje to wykorzystać i skończyć całą partię. Najprawdopodobniej będzie, o właśnie, rotował w prawą stronę, zagrał dolną część bili z prawej strony po to, aby właśnie w ten sposób się ustawiła przed dwójką. Teraz podejrzewam, że będzie grał w dół bili, tak zwaną bilę cofniętą, po to, aby wyjść na dziewiątkę. Bardzo ważną rzeczą jest... Tak. Jest kontrola nad białą bilą. Jest kontrola nad białą bilą i to jest cała sztuka chyba bilardowa, Krzysiu. Dokładnie tak. Teraz bardzo ładnie mu wyszedł ten strzał, ma bardzo prostą sytuację na dziewiątkę i sądzę, że tak. Nasz zawodnik prowadzi z wielokrotnym mistrzem świata, wprawdzie w snookera, ale zawsze to jakaś odmiana bilarda, prowadzi 1-0. Może powiedzmy kilka słów, jaka jest nasza pozycja, mówię o Polakach w Europie. Czy my się liczymy w Polsce, w Europie? W Europie dochodzimy tą uciekającą czołówkę, czyli Niemców, którzy są aktualnie najlepsi w poolu oczywiście w Europie, Anglików, którzy są najlepsi w snookera, Skandynawów, przede wszystkim Szwedów, Duńczyków, trochę mniej Norwegów oraz fantastyczną aktualnie reprezentację Holandii. Srebrny medal drużynowo teraz zdobyła na Mistrzostwach Europy, które były rozgrywane w Polsce, w Poznaniu. Tam kwestia rozegrała się 2 partii pomiędzy 20-kilkukrotnym mistrzem Europy Niemcem Ralfem Socketem, a
Holendrem Rico Dixem. 9-11 przegrał Rico Dix i stracili tym samym Holendrzy szansę na tytuł po raz pierwszy historyczny mistrzów Europy. Najbardziej doświadczona drużyna europejska, czyli niemiecka, po raz kolejny, już nie wiadomo, który zdobyła ten tytuł. A Polacy no, są najlepsi z tych krajów dawnego bloku wschodniego. Czesi, Słowacy, Węgrzy czy inne państwa od Niemiec na wschód niestety nie dorównują nam, albo na szczęście dla nas. My mamy największe szanse. No, najlepszym przykładem jest Mariusz Rotter, który prowadzi równą walkę w tej chwili. Prowadzi równą Davisem. Walkę, który w zawodach zawodowców miesiąc temu rozgrywanych w Londynie zajął bardzo ładne 33, ale tam na tę ilość zawodników, która była, to miejsce jest bardzo dobre. Tam żadnego nie było Czecha, Słowaka, ponieważ oni są po prostu za słabi na to. A w tej chwili może wytłumaczmy sytuację, która nastąpiła na stole. Przed chwilą był faul, biała bila wpadła do jednej z łóz. I jeśli tak się stanie, zawodnik, który podchodzi do stołu, może sobie ją ustawić w dowolnym miejscu na stole. Sytuacja wydaje się prosta, Mariusz powinien to skończyć i wygrać drugą partię. No, oczywiście prosta dla Mariusza. Oczywiście prosta dla Mariusza, tak. No, niestety, jest, wspaniale w tej chwili. Biała bila jest dość dobrze chyba wystawiona w tej chwili na bilę numer 6, o ile dobrze widzę. 6. Rotacja, oj, bardzo ładnie zagrał. Tutaj widać, zawodnicy mają pewne problemy z wyczuciem tak zwanego tempa na stole, czyli szybkości poruszania się białej kuli. Im te pozycje troszeczkę nie wychodzą, chociaż tak doświadczeni jak oni, to nie powinni mieć problemu. No, Steve Davis w bardzo dobrym humorze. Ten mecz no, nie jest meczem rangi mistrzowskiej, jest to mecz pokazowy, także zawodnicy są rozluźnieni. Bardzo dobre w tej chwili uderzenie, choć troszeczkę niestety za mocne. Podejrzewam, że Mariusz będzie zmuszony do tego, aby albo bardzo ostro ciąć, albo grać od bandy. Jak myślisz, jak zagra? Myślę, że będzie ciął. Tak jest. I bardzo ładnie wbił. Oczywiście chodzi również o to, żeby biała bila nie wpadła przy okazji do łzy, ale... Warto zauważyć, że Steve Davis jeszcze wczoraj był na turnieju snookerowym w Anglii, British Open 99 i przegrał tam niestety w ćwierćfinale z Peterem Ebdonem 5-2 i odpadł z turnieju. Teraz jest tutaj w Polsce z nami, gra z Mariuszem, a półfinałowe mecze tego turnieju będą rozgrywane dalej. Tam Peter Ebdon został, Stephen Henry, Ronnie O'Sullivan. Rozbicie przed chwilą jeden z ważniejszych momentów w każdej rozgrywce. Rozbicie na wysokim poziomie jest uważane za najważniejsze zagranie w sumie. Najważniejsze, potem najważniejsze jest wbicie dziewiątki. Z tego zagrania cała gra się albo otwiera, albo zamyka. Oczywiście można mieć też trochę szczęścia, można wbić dziewiątkę i wtedy tak zwany frame, czyli jedna partia jest wygrana, jeżeli z rozbicia uda nam się wbić dziewiątkę, ale jest to dość trudne, szczególnie dla osób, które grają w bilarda amatorsko. O, właśnie, mieliśmy wspaniały sytuację, atak, proszę Państwa, od bandy. Że Mariusz właśnie zagrał w bilę najniższą na stole, czyli w dwójkę, ponieważ jedynkę wbił wcześniej. Dwójka uderzyła w dziewiątkę wpadła i tym samym Mariusz wygrał partię. Jest 3-0 dla Mariusza. Doskonała postawa naszego zawodnika. Ale gość jest w bardzo dobrym humorze. Steve Davis znany jest z poczucia humoru, pochodzi ze starej, dobrej, angielskiej szlachty. Znany jest z tego, że no, jego maniery są no, godne Anglika, dżentelmena. Nigdy nie okazuje złości przy stole. Jest wiecznie uśmiechnięty, wiecznie zadowolony. Oczywiście złość sportowa, tak zwana złość sportowa w grze potrafi ją wydobyć. No, w końcu 6 tytułów mistrza świata nie przychodzi tak łatwo. Ale zachowuje tę złość dla siebie i to jest chyba w sporcie bardzo ważne. On oczywiście najlepsze lata swojej gry ma już za sobą, teraz się bawi grą, a zwłaszcza dziewiątką, o której mówisz, że go bardzo ekscytuje, bardzo mu się podoba, jest szybka i przyjemna i na takiej bilardowej emeryturze zamierza sobie grać w dziewiątkę, bardzo ładne. Ta gra mu się bardzo podoba. Przepraszam, że ci przerwę, bardzo ładne wyjście na siódemkę, w tej chwili biała bila wystawiona na ósemkę, a my powoli już z Państwem będziemy się na razie żegnali.
Jeszcze tylko może obejrzymy wbicie dziewiątki i koniec frame'a przez Mariusza. Miejmy nadzieję, że zakończy się partia jego sukcesem i dziękujemy bardzo. 4-0, dziękujemy bardzo. Jeszcze przez chwilę zostaniemy z Państwem. Kolejne rozbicie. Mariusz przy stole. Oczywiście osoba, która wygra frame'a, rozbija następny. Z rozbicia oczywiście też może wpaść dziewiątka. Jeśli teraz by wpadła, Mariusz by wygrał kolejną partię. Tym razem się nie udało niestety. Jest to jedna z trzech gier. Poza dziewiątką jest jeszcze ósemka i czternastka, ale ta jest najszybsza, najbardziej telewizyjna, najbardziej najatrakcyjniejsza. Tak. Oczywiście snooker jest także bardzo atrakcyjną grą, ale to jak już mówiliśmy, jest inny rodzaj bilarda. Może ważna rzecz, nie widać numerów, bo Państwo z pewnością tych numerów nie widzą, jest za daleko, ale może warto kierować się kolorami bil. Te kolory zawsze są takie same. Jedynka jest żółta. Żółta, dwójka jest niebieska. Granatowa, trójka czerwona, czwórka fioletowa. Ewentualnie czasami w relacjach sportowych jest ta czwórka różowa, piątka pomarańczowa, szóstka zielona, siódemka brązowa, ciemnobrązowa albo jasnobrązowa, ósemka czarna i dziewiątka żółta, tak jak jedynka, tylko że to jest żółty pasek na białym. Zwana pieszczotliwie przez biliardzistów pszczółką.